Elo, elo, siemandero, ja jestem DJ Mamona, a dzisiaj kolejny odcineczek z naszych wspaniałych gierek. Tym razem z kolejny odcinek z Geralta z Rivii. Także jedziemy przed siebie. Nie patrz tak na mnie. A wy jeszcze żyjecie? Jedź, płotka! Powinniście już nie żyć, kurde. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz derwan. Derwany. Nie gości. Ale... A, króle się biją, chłopi biją. Ale pryska ta woda. Sarny drzewka poobierzały. Od tych śliwek mnie chyba brzuch boli. Co ci się stało, Budzie? Magia. To miejsce mocy. Dobra, teraz będziemy walczyli z Fiorem. Ahia! Ahia! Przetrzymaj za czerwę. Moc Igni została zwiększona. Teraz tu jedziemy. Dobra. Jeszcze trochę. Cesarz nas pokrywa. Dobra, i teraz wejdziemy się przywitać z naszym tym. Biednie, głucho, śmierć. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie, ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży, za bramą w prawo. No, dziękuję. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Stop! Kolejne skryfene Sarwa. Hector? Nenep Strede. Będziemy musieli zarekwirować część waszych zbiorów. Dobra. To ile wieś darzyta? I ile powiecie, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii. Wiedźmin. Wadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa.
Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się lisiego boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwszy słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakie jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. To Mira i Myszław. Dzięki. Es zund jak ten. Czyli teraz idziemy do bramy i spróbujmy znaleźć zielarkę. Kurde, gdzie ja idę? Tu i tu. Oj, przez przypadek skoczyłam. Essek en Aven! Przyzwiemy płotkę. A, tu jesteś. Dalej, płotka, dalej! Tak będzie szybciej. Ten tego. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem. No to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel.
Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ale dziękuję za powiedzenie. Może jak mi się uda znaleźć. A! Z drogi! O, wysłał. Wow! Jedź, Putka! Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Ja to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. No, nie jesteś stąd, wie. Prawda? Dużo w tobie goryczy, za dużo jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Może byśmy zrobili tak... Poczekajcie teraz. Postać. Oż kurde. Dobra. Czyli tu możemy... Dalej. Dobra, czyli jedziemy zebrać szakłak, a następnie... Nie.
jedziemy. Kręcisz się ty jak gówno w przelewie. Chyba to jest ta chata. To? Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć, bo patrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory, jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi ją, babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No... Sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... Działam, kurde. On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Także wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Ciało. To tłumaczy smród. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Co mówiłeś, złociutki? Nic, babciuś, zamknij się. Tu jest ta patelnia. Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Ojeju, cichaj tam. Przyszłam po zapłatę i gnijące mięso. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku, na drogę. A teraz szakłat, nie? Usmażę sobie na kolację sielawę. Thank you.
Widzę już. Dobra, i teraz shiftem. Czyli mamy nasz szakłak. Zarąbiście. Ale przystojniak. Ja pierdzielę. Naprzód! Teraz jedziemy do tego. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Dobra, tak będziemy go szukać. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Dobra, zrobimy z misją jeszcze... Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach. Ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet... Za późno. Znów kogoś dopadły. Dobra, to teraz będziemy zabijać dzikie psy. Pokaż, co umiesz. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Przykro mi. Mam nadzieję, że to nie był ktoś bliski. Nie, wcale. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych Nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie zoczy. Dobra, i teraz będziemy polowali na gryfa. Myślę, że chyba tu możemy na razie zakończyć gierkę.
i zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!